Dzień dobry, bardzo chwilowo z domu ci łyczek kawusi biorę i lecę do kurczaków, a wy lecicie razem ze mną. U nas dzisiaj niebo zasnute chmurami, jakoś po południu ma padać deszcz. Chwilowo nie ma kawusi na tarasie, bo tak jak wam mówiłam, to pędzę do kurczaków zobaczyć, jak tam one noc przetrwały. Mam tutaj dla nich wodę przygotowaną, więc woda przygotowana, idziemy ich napoić, zobaczyć, jak tam się czują. Nie wiem, czy widzicie te dwa okazy chodzące tam po tym polu. Czekajcie, postawię wodę. O, widzicie dwa okazy? Jeden, a drugi stoi o tu. Mam nadzieję, że te moje strachy na lachy. Czekajcie, bo chcę zmniejszyć. Mam nadzieję, że te moje strachy na lachy działają na te sarny. Wiem, że też bocian chodził, bo widziałam bociana przez okno, ale saran nie widziałam. Czekajcie, przejdziemy. Muszę więcej puszek wziąć i poczepiać, żeby więcej odgłos dawały większy. Tak jakby to, nie widzę, żeby było coś użarte, ale o, gówno jest, że przeproszeniem, to na pewno jest kopa. Kopa sarny to na pewno jest. Ale może nie jakaś obecna. Nie mam pojęcia. Więc miejmy nadzieję, że te strachy na lachy będą działać. Chociaż te puszki myślałam, że będą uderzać jedno o drugie, to widzę, że słabo uderzają. O, a tu jest bocian. Czyli było pole wyrabiane. I bocian sobie spaceruje, coś sobie szuka robaczków. Znowu się zmniejszamy. Chłodno dzisiaj, wiatr wieje. Chłodny, zimny. Może pole też już jest wyrobione. Chwostu nie ma. Aby tylko teraz nic nie przychodziło i mi tutaj nic nie zażarło. Moje puszki miały wydawać większy oddźwięk i nic nie ma. Dobra, idziemy do tych kurczaków. I oto i one moje fajfusy. Fajfusy, kurczakusy. O, jedno padło. Tak, jedno padło. Także już jest jedno mniej. Dobra, trudno. Zaraz się go wyniesie. A reszta tam to jeszcze jest jakieś takie śnięte, nie wiem. Muszę im umyć naczynka i napoić i dać im jeść. I fajfusy jeść też już dostali. I zaraz wam jeszcze pokażę. Tutaj mamy. A tutaj mam, tylko latarkę muszę włączyć. A tutaj mamy kwokcie. Kwokcia wysiaduje jajka i później może będą małe, żółte kurczaczki. Jak oczywiście kwokcia tutaj je dopilnuje. Prawda, kwokciu? Głodna nie jesteś? Nie wstajesz do jedzenia? Siedzisz sobie, mówisz? Dobra, idziemy sobie stąd, dajemy jej święty spokój. Wczoraj jak nagrałam hol zakupowy, to powiem wam, że już później się nie odzywałam. Przyszłam tutaj walczyć z tymi kamieniami, więc kamienie są już zerwane. Zostało tam tylko troszeczkę spod tu i wygrzebać, ale reszta już zostaje, bo już nie będę tego iskać. Dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze zdąży mi tutaj przejść glebogryzarką. Będę miała wszystko zgryzione i będzie można coś tutaj działać. Obrzeże wkopać. Ale to obrzeże może być i po posadzeniu roślin, bo mam trochę roślin kupionych w Biedronce. No dokładnie to dwa krzaki, nie? Więc chciałabym je tutaj wkopać już, żeby one mi tam w domu nie stały. No i tak to się prezentuje. Powiem wam, że nie wiem, czy więcej mrowisk nie powychodziło, bo jakoś tak więcej jest tutaj tych
szpar, ale jak to wszystko zgryzie, to raczej powinno się wszystko już wynieść. Dobra, idziemy na tą kawusię. I szybkie przywitanie na tarasie z kawusią. Więc witam się już oficjalnie z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Słoneczka nie ma, kury już wypuściłam, kurczęta nakarmione, tak jak widzieliście. Pogody chyba dzisiaj nie będzie. Powiem Wam, że dzisiaj jest zimny, wiatr wieje, więc raczej pogody dzisiaj nie będzie. No ale chcę coś podziałać na dworze, żeby było już do przodu. Obiad praktycznie mam, później Wam powiem, co wymyśliłam dzisiaj na obiad. Zupa pomidorowa będzie tak standardowo, na drugie to Wam później powiem. A chwilowo uciekam do komentarzy i do internetu, także będzie chwila relaksu dla mnie też. A Wam mówię oczywiście dzień dobry, życzę cudownego dnia, zapraszam na vlogusie, jeśli macie ochotę. Jeszcze zobaczymy, ile jest temperatury, ale mówię Wam, zimno, zimny wiatr wieje. Wczoraj Anetka pisała, że u nich było bardzo zimno, no to dzisiaj u nas jest bardzo zimno. No i powiem Wam, że aż tak w sumie z termometra wynika, że nie jest zimno, bo jest 6 stopni, ale ten wiatr, który wieje, no to on właśnie potęguje ten chłód. Także ja znikam i widzimy się chyba przy śniadanku. Zresztą zobaczymy, kiedy się zobaczymy, ale myślę, że przy śniadanku. Oj, ciąć drzewo do takiej pani. Bo będę... Moje dzisiejsze śniadanko. Właśnie nie wiem, czy lepiej z tą lampą, czy lepiej bez lampy. Może bez lampy, dobra. Także moje dzisiejsze śniadanko to jest jajeczniczka z 3 jajek. Rzodkiewkę sobie starłam, bo chyba lepiej będzie mi tak smakować. Pomidorki, roszponka. Ja zajadam Wam. I oto ja w całej swojej okazałości jakoś tak się patrzę, że trochę jestem chyba prześwietlona. No bo coś tam nie coś tego słoneczka wychodzi, słoneczko za tych chmur, ale jest, muszę Wam powiedzieć, lodowato i to potwornie. Emilka też pisała właśnie w komentarzu, że jest słońce, ale jest potwornie zimno i u nas jest tak samo. Tam troszeczkę tego słońca jest i jest potwornie, ale to potwornie zimno. Także zrobiłam sobie śniadanko, będę go zajadać. Wam życzę oczywiście smacznego, jeżeli coś jecie. I gotuję makaron, znowu ten tortellini, bo dzisiaj po południu znowu wjedzie sałatka, ale tym razem inna i tym razem inspiracją mojej sałatki jest Lidia chyba, dobrze pamiętam, wydaje mi się, że to ona właśnie podesłała mi pomysł na nową sałatkę. Oczywiście też będzie trochę zmodyfikowana, bo wszystkich składników nie mam. A no chyba nie będę tutaj kupować sera feta, bo tam ona dodała do swojej sałatki ser feta, ja mam mozzarellę i taka będzie zmiana. I chyba nie wiem, czy nie gorzej jest znowu tutaj, jak tak stoję. No i to. Dzisiaj będzie taki iście chyba domowy dzień, bo na dworze to raczej dzisiaj nic nie będzie dało się zrobić, bo jest naprawdę lodowato, ale ja i w domu też mam co robić, więc chwilowo się rozłączam, zajadam. I będę działać. Co będę działać? Będziecie oczywiście widzieć standardowo, na bieżąco. Ja sobie jem śniadanka, moje sprytne dzieciaki targają tutaj pranie brudne, bo chcą mieć czyste ubrania. I widzicie, znowu jest tyle samo, co zawsze. Do tego sprzątania. A jak tutaj już jestem, to od razu Wam powiem, że niestety, ale z mojej alokacji... Al okazji. Nic nie będzie. Także niestety, ale padła. Nie nadaje się na ogrodniczkę. Zresztą wiem, że i u innych, które sobie tutaj zakupiły, też niestety, ale alokacja padła. A ja teraz idę segregować, wstawiać pranie i dalej coś działać, ogarniać. Uwierzycie albo i nie, właśnie rozpaliłam w piecu, bo muszę Wam powiedzieć, jest tylko 18,6 stopnia, więc nie było wyjścia, trzeba było rozpalić. Tutaj mam dechę, bo dzisiaj biorę się w końcu za ogarnięcie ubrań, które były naprane w tym tygodniu. A dzisiaj już kolejna pralka się upierze, więc trzeba ogarnąć to, co jest. Wiem, że jeszcze u Was nie pada, to znaczy u Ani Głowali nie pada jeszcze. Tylko nie wiem, gdzie Ania mieszka tak dokładnie.
ale w Warszawie już macie ponuro, bo Ania znowu druga pisała, a widziałam, że tam gdzieś chyba od Szczecina i tam jeszcze dalej idzie deszcz. Więc na zachodzie macie deszcz, u nas jeszcze chwilowo tego deszczu nie ma, ale chyba ściągnie, bo tak mówią wszystkie moje tutaj pogodynki internetowe. No dobra, także na chwilę obecną to tyle, zaraz pójdę jeszcze zobaczyć do tych moich kurczaków. Mąż był rano później po mnie, to już padły dwa, więc jesteśmy znowu do tyłu, więc idę teraz zaraz zerknąć, co się dzieje dalej. Dobra, dałam im czystej wody, żeby mieli co pić. Na razie siedzą wszystkie, nie widzę żadnego tutaj znowu padnięcia, tam coś się dziobią. Co się dziobiecie? Będzie teraz spam kurczakowy. Kurczakowy spam znowu będzie przez kilka dni, ale później skończy się, nie będę wam tak pokazywać. Bo nie każdy lubi kuraki, prawda? Człapaki moje, tutaj Gosia, baba się pytała, jak tam kuraki, człapaki, więc są, kuraki, człapaki są. Całe i, to znaczy no, nie całe, ale, bo dwóch nie ma. Ale się przeciągają, widzę, że te są jakieś takie dość żwawe. Człowiek sobie siedzi, duma, szuka przepisu na ciacho, jakie by tu wymyślać. A tutaj kurier dzwoni, że pakę przywiózł. Więc sobie teraz już komisyjnie otworzymy, co w tej paczce jest, bo to jest jakaś niespodzianka. Bo ja nic nie zamawiałam, współpracy teraz też się nie spodziewam. I zaraz zobaczymy, co tu mamy. 15 kilo, no muszę wam powiedzieć, że jest dość ciężka. Także już się przekręcam i otwieramy. Moja. A pozaklejana, żeby się nie dostać. Pozaklejana. Matko, i tutaj pozaklejane? Mnóstwo papierów, worków, zapakowana. A tutaj zaraz się okaże, że... A co to jest? List miłosny, to już widzę. Dniu imienin, serdeczne życzenia. No, oczywiście, że wiem od kogo jest. Także dziękuję ślicznie, zaraz już otwieram dalej. Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy. Ale fajne. Piesiewcie tutaj. Kiciuś. Czekajcie, bo tu dalej coś jest. A to jest krasnal. Stojący raczej, nie śpiący. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj jest więcej tego czegoś. Jeszcze coś tu jest. Dość duże teraz. Rzadko. No to jest chyba ekstra, będzie coś, muszę wam powiedzieć. Tylko teraz stawu nie mam. Patrzcie, jaka genialna. Mogę ja. Ale gdzie mogę ja? Do
to teraz musimy tatę męczyć o oczko wodne. I będzie stała przy oczku wodnym. No ekstra jest. Julcia, daj dzióbka. Mówiłam, że tutaj mężczyzna wskoczy. Daj dzióbka. Pani żabie. Szkoda, że korony nie ma. To wtedy byłby królewicz. A tutaj to już pewnie jest królewicz. Oj, w tym ostatnim. W tym ostatnim to pewnie już jest pan królewicz. Własny cały. O, ciuchy moje brudne widzicie, które. Znaczy nie brudne, tylko te do składania ciuchy widzicie, nie? Bo przecież jeszcze nie ogarnęłam. Decha stoi, a ja szukam ciasta, jakie mogłabym tutaj zrobić. Już żaba widzę przygłaszczona. Co ta żaba ma się, Julcia, zamienić? Jest mała. Jak to będzie pies, to ja chcę psa tego. Jakiego psa? Jakby to jest pies. Piesiek czy kotek? No, takie szalone pomysły to tylko jedna osoba może mieć. Otwieramy. Co to jest? Kiciuś! Muszę wam powiedzieć, że Beata nie lubi kotów. No nie lubi, ale takie chyba uwielbia. Kocury śpiące na kamieniu. I to chyba są kocury dla mnie. I te już mi nigdzie nie uczmychną. Nigdzie będą ze mną na zawsze. Także muszę wam powiedzieć, super niespodzianka się jej udała. Czegoś takiego, co ja się nie spodziewałam, także dziękuję bardzo za niespodziankę. Zaraz tutaj muszę zdjęcia zrobić i podziękować. To jest ciężki kocur. Tylko no, gdzie to pójdzie wszystko teraz? To może pójść do mnie na regał, to może pójść do mojego pokoju, to też na regał, a to będzie spało obok mojego łóżka. No to ciekawe, jak Melka zareaguje. Gdzie jest Melka? Na górze chyba. Melka, chodź, kiciusie mam. Śliczne, naprawdę. I ten krasnal, ale ta żaba bombowa. Teraz tylko oczko wodne. Oczko wodne i żaba może być pilnować tutaj właśnie oczka wodnego. Trzeba wiercić dziurę w brzuchu. Wiercić w brzuchu. I tak się mówi. Tak się mówi. Prawda, dziewczęta, jak się chce coś od własnego męża, to trzeba taką porządną dziurę w brzuchu wywiercić i krasnal z czerwoną czapką. Dobra, koniec otwierania. Tyle dzisiaj przyjechało, ale te kotki są genialne, naprawdę. Ktoś ma talent, że takie rzeczy umie zrobić. Oczywiście tutaj żadnego namiaru to ja nie mam. Chyba, że to jest ta osoba, co Beata właśnie teraz u niego ćwiczy na tych zajęciach, warsztaty takie, co wam kiedyś mówiłam. I chyba, że to jest właśnie od nich, bo bym powiedziała, że to jest tak, jakby było dopiero co malowane, bo ma zapach farby. Ten kot. Kot tak jakby był dopiero co malowany. Krasnal? Nie, ale kot o ten jakby był dopiero co malowany. No, tu też. Dobra, znikam. Idę szukać tego ciasta, chociaż nie wiem, czy powstanie, bo na razie to chcę zrobić porządek z tymi ubraniami, bo jak nie zrobię porządku z ubraniami, to koniec, nie będzie nic. Udało mi się ogarnąć prasowanie, a teraz biorę się za wykonanie obiadu. Dzisiaj na obiad będzie taki sos na bazie szparagów. Tutaj mam pokrojonego pora, rozmrażam sobie szpinak, dodam trochę kalafiora, to jest kalafior romanesco. Do tego wszystkiego dodam śmietanę, 30 kremówkę i podam to z makaronem. Pytałam się Julci, czy dodać tam mięso, powiedziała, że nie chce mięsa, więc będzie taki bezmięsny sos. Mam też kopytka, więc kto będzie chciał, to będzie jadł kopytka, a kto nie będzie chciał jeść zielonego sosu, to będzie... No to znaczy, jak ktoś będzie chciał jeść zielony sos, to będzie jadł zielony sos, a jak nie będą chcieć jeść zielonego sosu, to będą jeść kopytka. I taki będzie dzisiaj obiad urodzinki M. Prasowanie skończone, deska już zniknęła i zostało tylko się, Julci pranie zostało tylko, żeby sobie zabrała. Szparagi mam umyte i odetnę te zdrętwiałe końcówki. Tak sobie je tutaj poukładam. Zdaje mi się, że gdzieś tyle jest tego zdrętwiałego. Reszta raczej będzie już
Dobra. To sobie odłożę i tutaj szparagi pokroję. No w takie mniejsze kawałki. A główki zostawię, żeby była taka ładna dekoracja na talerzu. Oczywiście, jeżeli wy macie ochotę, możecie dodać sobie mięso, na przykład z kurczaka. Ja dawałam taką propozycję, to oczywiście propozycja moja została odrzucona. Nie chcę. To znaczy, ja miałam, to tak, mięso z kurczaka, tylko że ja miałam udo ugotowane z rosołu, więc planowałam dodać to udo z rosołu. Dobra. To mam pokrojone i już biorę się za rozpuszczenie masła na patelni. Na patelnię dodałam łyżkę masła, włączę sobie teraz kuchnię, żeby mi się masło topiło. I zobaczę sobie ten mój szpinak. Masło stopione, dodaję por. Pora, tutaj mam takie pory, co są w tych tackach z Biedronki, można je tam zakupić, więc około to jest dwa takie nieduże kawałki pora, tak jak widzicie, sama biała część. Delikatnie to podsmażę, żeby się zeszkliło. Por trochę się podeszklił. Teraz dodam do tego szparagi pokrojone, ale łebków na razie dodawać nie będę. Również trochę je tutaj podsmażę. Właśnie rozmrażam mojego kalafiora różyczki. Ale najpierw podsmażę trochę szparagi razem tutaj z porem. Dodam szpinak za chwilę, różyczki, kalafiora, zaleję śmietanką, doprawię solą i białym pieprzem i nastawię wodę na makaron. To będzie mi się wszystko dusić w trakcie, jak będzie się gotować makaron. No i już bym se spaliła, bo się zaczytałam w komentarzach, muszę wam powiedzieć. I trochę tutaj widzicie, że por zmienił kolor, ale trudno. Dodam szpinak, całość tą tutaj już będzie lepszy sos. Nie będę tutaj już go dzielić, bo go cały rozmroziłam, więc niech tak będzie. Jeszcze tu zaraz śmietanka się podgrzeje, to on się tutaj ładnie rozwarstwi, ten mój szpinak. Dodam śmietankę teraz i idę po moje różyczki kalafiora. Zobaczymy, co mi z mojej improwizacji sosowej wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie smaczny ten mój sosik. Mam taką nadzieję, że będzie smaczny. I włączę już wodę na makaron. Dobra, trochę soli. Tak do smaku, żeby nie było za słone. Trochę pieprzu białego. Jakoś powiem wam, że do tych śmietanowych sosów bardziej mi pasuje biały pieprz, aniżeli czarny. Nie wiem, czy więcej mam, ale może wystarczy. Dodam te moje łebki teraz już tutaj, żeby też zmiękły. A kalafior, powiem wam, że trochę za bardzo się rozmroził i jest i tak już mięciutki, więc dodam go na sam koniec. Teraz to wszystko podgrzeję, żeby ładnie trochę zagęścił się sos, no i żeby te warzywa wszystkie zmiękły. Ok, makaron jest już ugotowany. Teraz dodam moje różyczki kalafiora, żeby tutaj ładnie się jeszcze podgrzał i też skomponował z sosem. Doleję trochę wody z gotowania makaronu i odcedzam makaron. Wydaje mi się, że danie będzie pyszne, ale to się zaraz wszystko okaże. Makaron odcedzony, dodaję do mojego sosu. I będziemy zaraz zajadać. Szkoda, że parmezanu nie mam jak zwykle, ale u mnie tak jest. Jak ja mam ochotę na danie z makaronem,
To nigdy nie mam tego. Parmigiano Reggiano. Ale mam jakiś żółty ser, więc zetrę żółty ser i myślę, że też będzie pysznie. Oczywiście nie byłybyśmy sobą, jakbyśmy nie spróbowały na wizji. Także smacznego życzymy. Jak makaron? Bardzo dobry. Pyszny, muszę wam powiedzieć. Pyszny wyszedł. A ci, co nie chcą jeść, to niech żałują. Także my znikamy, zajadamy, a potem robię ciasto, ale nie jakieś z masą, tylko zwykłe, ucierane z owocami, bo tutaj wszystkie robicie mi smaka na ciasto z rabarbarem. Ja co prawda mam mały rabarbar, ale zrobię z innymi owocami, ale będzie równie wyborne. Mamy już wieczorek, oddaliłam się, w sumie to się przysunęłam bardziej pod lampę, jest godzina gdzieś 18, no po 18 już, właśnie włożyłam ciasto do piekarnika, mam nadzieję, że mi z niego coś wyjdzie i u nas zaczęło padać, więc zrobiło się tak szaro, buro, ponuro, co prawda i tak to już idzie ku wieczorowi, ale teraz zachód słońca jest chyba jakoś już o 20 mi się wydaje, no nie jestem taka tego do końca pewna, ale raczej no tak dość długo jest już widno. Ciasto upieczone, znowu za dużo zrobiłam sobie kruszonki, ale ja sobie kruszonkę, jak za dużo jej zrobię, to ją zamrażam i mam już gotową do następnego ciasta. Ciasto zrobione, sałatkę teraz będę robić, ale najpierw muszę sobie zrobić porządek w zlewie, więc to taki, wiecie, mała relacja z tego, co się dzisiaj u mnie dzieje. Jeszcze muszę powiesić pranie i chyba powieszę go na tarasie pod zadaszeniem, no bo w domu nie chcę wieszać i tak mi już raczej nie będzie tak dobrze schło. Choć co prawda, to ja wam mówiłam, że dzisiaj sobie rozpaliłam w piecu, bo naprawdę było zimno i taki mocno przeszywający, ostry wiatr wiał ze wschodu, więc no nie wiem, jakieś takie załamanie pogodowe przyszło do nas. No i chyba dzisiaj będzie to tylko tyle. Zrobię jeszcze tą sałatkę, oczywiście ją nagram. Ciasto, drobię jeszcze lukier, posprzątam sobie kuchnię i będę się już dzisiaj chillować, ale jeszcze się tutaj z wami nie żegnam, bo może to będzie taki, wiecie, vloguś włączony, sobotnio-niedzielny, to się jeszcze zobaczy. Chociaż i tak będę jeszcze dzisiaj nagrywać tą sałatkę, więc nie wiem, czy ona pójdzie tu we vlogusiu, czy pójdzie w oddzielnym takim tematyczno-kulinarnym filmiku. Tutaj wiem, brzydko to wygląda na ustach, ale no czasami tak się zdarza. Mam nadzieję, że szybko się to zagoi. Nie chcę tego przykrywać żadnymi tutaj fluidami, podkładem czy coś takiego, bo chcę, żeby to, wiecie, oddychało, a nie było zakamuflowane nie wiadomo czym. Smaruję sobie tylko maścią witaminową. No i tak właśnie dzisiaj spędzamy dzień. Mam już tutaj też przegryzione glebogryzarką. Ale jeszcze, no wiadomo, deszcz spadł, no to nie mogę nic sadzić. Także sadzenie sobie zostawię na przyszły tydzień, na poniedziałek, wtorek. No, także no chyba tylko tyle się dzieje. Dobra, ja znikam, nie będę tutaj wymyślać, bo i tak nie mam co wymyślać. Posprzątam sobie i będę czytać komentarze, bo muszę też to nadrobić. A bardzo lubię mieć z wami kontakt, a o tym doskonale wiecie, bo też sobie w tych komentarzach dyskutujemy.